Monika, jak ty w ogóle oceniasz system pomocy kobietom w Polsce, które mają problem z pozyskiwaniem od swoich partnerów, ojców dzieci, alimentów? Wiesz co, no nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, wydaje mi się, że jest jakaś rzesza prawników, którzy się takimi sprawami zajmują. Wiem, że jakby później wyegzekwowanie tych wyroków sądu też jest różne. Nie wiem, ciężko mi jakby powiedzieć. Nie jestem w takiej sytuacji, więc trudno mi powiedzieć. To był wstęp do mojego następnego pytania, ponieważ twój post dotyczący właśnie kwoty alimentów i tak dalej wywołał bardzo dużo zamieszania. Spodziewałaś się, że to będzie temat, który będzie tak szeroko komentowany? Wiesz co, znaczy ja już chciałabym też zamknąć w ogóle ten temat. Ten post dotyczył w ogóle zupełnie czego innego. Ten post dotyczył funduszy, skąd się biorą fundusze na spędzanie wakacji z dziećmi. Zostały wyciągnięte zupełnie inny wątek z tego, co napisałam. Tak się wydarzyło, trudno, ale tak jak mówię, to było ponad 2 miesiące temu, naprawdę nie chciałabym już do tego wracać. Jasne, ale chcę ci tylko powiedzieć, że poruszyłaś naprawdę bardzo ważny aspekt, myślę, który dotyka wiele osób w społeczeństwie. Wiesz co, ja uważam, że to też jest tak, że reagują na to osoby, które się czują dotknięte i muszą sobie zadać pytanie, dlaczego się czują dotknięte. Jest takie powiedzenie, uderz w stół, a nożyce się odezwą i wydaje mi się, że to jest najlepszą puentą do tego, co powiedziałam.